Hej, siemano ludzie, sobie z tej strony, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj zrobię sobie takie małe porównanie dwóch produktów z Euro 2020 od Panini. Oczywiście jest to Blaster Box i mini puszka. No wiadomo, że Blaster Box jest lepszy, bo ma 5 limitek, a mini puszka ma tylko jedną, 24 karty, jedną kartę specjalną, a oprócz tego Blaster Box ma jeszcze 56 kart i checklistę. No ale zrobimy sobie takie małe porównanie i zobaczymy, co fajnego można trafić. Może jakaś rarka się trafi. Nie wiem, czy tutaj są karty luzem, czy są saszetki. Nie wiem, bo nie sprawdzałem, więc otwórzmy sobie najpierw tą mini puszkę. Dzisiaj będę prawdopodobnie nagrywał dla Was z FIFA 20 ekipę lewego, więc postaram się wrzucić Wam to jutro albo pojutrze. Zobaczymy, jak mi się uda. Bo pisaliście, kiedy będzie, bo dawno nie było. Więc postaram się to dzisiaj nagrać. Dobra, mini puszkę już wyciągnąłem z kartonika i jeszcze tego Blaster Boxa sobie tutaj będę musiał jakoś odfoliować. Kolekcja powinna być już dzisiaj, w sensie we wtorek, kiedy będziecie oglądać ten odcinek, powinna już być w sklepach, ale no raczej z domu chyba nie będziecie wychodzić. No nie wiem, no w galeriach to na pewno nie, bo wszystko jest pozamykane, chyba że w jakimś kiosku. Ale internetowo też sobie możecie to zakupić. Także dobra, lecimy. Zaczniemy sobie od mini puszki. O, Kubuś się obudził. Mam nadzieję, że nie będzie krzyczał. Teraz korzystam, póki śpi. I wtedy mogę nagrywać. Nie, Kubuś? No. Przymknął oczka, może sobie kimnie dalej. Dobra, mamy mini puszkę. Trzy saszetki. Trzy saszetki oczywiście po 8 kart. I zaraz zobaczymy, co ciekawego tutaj będzie. Może jakaś rarka się trafi. I tu mam jeszcze dwie karty, ale ta jedna jest tak troszkę uszkodzona. Wada produkcyjna, no wiadomo. Czasem się tak zdarza. I zobaczmy sobie jeszcze, jak ten... O, saszetki są, no to elegancko. Jest checklista. Ale checklisty nie będę oglądał. Tu zrobimy reklamę. Panini. I dobra. Ciekawe, jakie są limitki. Będę Wam kody dawał, bo ja w to nie gram. Bo jakbym miał w to wszystko grać, no to raczej no nie mam czasu. I Żancia mnie zabije, nie? Żanka, wystarczy, że gram w dwie. Tak. O, odezwała się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobrze powiedziałem? Siedem. Siedem. I tu będą limitki. Więc dobra, zobaczmy sobie, co było w mini puszce. Tutaj mamy pomocnika, tu macie kodzik. To pierwszy, ten lepszy oczywiście. I mamy tutaj limitkę. Oczywiście reprezentant Holandii. O, Kubuś tam sobie coś mruczy. Macie pozdrowienia od Kubusia. Wiecie co? Czemu się, Żancia, śmiejesz? Rozmawiamy. A rozmawiacie sobie z Kubusiem. Dobra, zrobiłem Wam troszkę wyżej, żebym się z tym wszystkim pomieścił. I zobaczmy jeszcze jedną limitkę tutaj w Blaster Boxie. Albo nie, dobra, zostawimy to na później. Więc najpierw otworzymy saszetki z mini puszki, ale zobaczmy, kto jeszcze tutaj był na, w sensie na pozycji defendera. Mamy tutaj Defensive Rock Power Up, karta numer 403, którą mam. No dobra, lecimy teraz z saszetkami, zobaczymy, czy coś ciekawego mi się tu trafi. No najbardziej poluję na rarki, chociaż mam jeszcze całego boksa, tam powinny być 4, więc powinienem przy dobrym szczęściu mieć komplet, ale zobaczymy. Ojoj, co to tak dziwnie. Dobra, mamy tutaj bazówkę. Bazówki pewnie Was już nie interesują. O, pięknie, reprezentacja Polski na karcie specjalnej. Fans. I mamy tu jeszcze kapitana z reprezentacji oczywiście Szwajcarii. Co tam, Kubusiu? O, ale pięknie mi się trafiło, ale pięknie mi się trafiło. Tu jeszcze jest Krychowiak, będzie tutaj rarka. Mam nadzieję, że jej nie mam. Kurczę, mam ją. Goalkeeper, już wiem, kto to będzie. Tu jeszcze Toni Kroos, no i oczywiście będzie to Courtois. Szkoda, że powtórka, ale jest. Jest Courtois, więc będzie na wymianę. No elegancko, no fajna się trafiła mini puszka. Zobaczymy, jak to będzie z Blaster Boxem. Jestem strasznie ciekawy, jakie tam będą limitki. Nie wiem, czemu tutaj te rogi mają takie troszkę... O, taka partia mi się chyba trafiła. Dobrze, zobaczmy, kto tutaj będzie. Tu będą chyba trzy specjalne.
I zobaczmy, kto tu będzie. Defensive Rock. Tutaj mamy Wonder Kid i jeszcze Rumunię. No, Kubuś tam sobie coś mówi po swojemu. Nie, Kubusiu? Dobra, jedziemy z kolejną, ostatnią, już trzecią. I zobaczymy, czy coś tutaj ciekawego wpadnie. To mamy Turka, Niemca, Walia, Francja. I tu będą trzy specjalne. Jeszcze Mbappé na bazówce. Wygląda, jakby się co dopiero wstał, taki nie wyspał, co nie? Może też ma małe dzieci. Eriksen na karcie Power Up, Key Player, Blind. I tu jeszcze jest logo Francji, więc puszka, mini puszka jak najbardziej. Bardzo fajna, bo wpadła karta RAR. I zobaczymy, jak to będzie teraz z Blaster Boxem. Więc tutaj przesuniemy troszkę. Dobra, to weźmiemy tak. Co tu mi się coś klei na tym stole? Żanka pewnie napluła i tak to jest. Tak. Dobra, zobaczmy tutaj pierwszą limitkę. Kodzik już macie. Pomocnik i jest to Dele Alli. Jego nie mam. Co tutaj takie jest? Co to jest? Mogłem przetrzeć ten stół. Dobra, Dele Alli. O, Kubuś, mamusia cię zostawiła. Co, Kubusiek? Patrzy, co tata robi. Nie, Kubuś? A powiesz coś? Tylko nie płacz. Nie wiem, czy go słyszycie. Takie dziwne dźwięki z siebie wydaje. Dobra, mamy tu Szczęsnego. O, Fabiański, ale pięknie się złożyło. Dwóch Polaków. Co mama będzie się robić Kubusiowi? Dobra, i zobaczmy, co tutaj mamy na karcie specjalnej. Donnarumma. I jeszcze reprezentacja, w sensie no cała jedenastka. Dobra, karty specjalne odłożę sobie gdzieś tutaj na bok. Najważniejsze limitki. I jedziemy z kolejną. Ciekawe, czy mi tu też jakaś radka wpadnie. Mamy Verratiego na początku, Giroud, Courtois, Petrkowicz. Kubuś, co ty tam tak ciśniesz coś? Sankt Petersburg i karty specjalne Akanji. Tutaj mamy Szwecję i reprezentant Austrii. Dobra, zobaczmy kolejną limitkę. Macie tutaj kodzik, jest to napastnik i kto to będzie? Koman, elegancko. Mamy drugą limitkę, której nie mam. W sensie, no tych dwóch nie mam. Tych trzech nie mam, bo tutaj jeszcze z tej mini puszki. Jedziemy z kolejną. Co my tutaj mamy? Saula. Uuu, tu będzie chyba rarka, coś mi się wydaje. Bo jest karta odwrócona i to jeszcze w środku. Więc zaraz zobaczymy. Tu mam jeszcze Komana na karcie zwykłej, bazowej. Mam nadzieję, że to będzie rarka, której nie mam i że to w ogóle to będzie rarka. Kapitan. Kapitan statku, co nie? Czaka i jest to napastnik. Czy jest to karta RAR, czy nie? No elegancko. I to jeszcze Hurricane, którego chyba nie mam. Hurricane, no to pięknie. Dwie rarki mi się trafiły na odcinku. A muszę sobie sprawdzić, czy go mam, czy go nie mam. Gdzie ty mi to żarcie dałaś ten album? Kubuś, powiedz coś. Coś. No i elegancko. Nie mam tej karty, więc brakuje mi trzech kart RAR. Lecimy z kolejną. Limitką macie tutaj kodzik do pomocnika, a jest to, jego chyba mam, coś mi się wydaje, Tomasz, tego nie masz. Dobra, lecimy z kolejną saszetką, a spróbuję sobie tak otworzyć. No to fajne produkty mi się trafiły, Pickford na bazówce oczywiście. O, kolejny bramkarz i zobaczmy. No to już wiadomo, kiedy, gdzie wpadają rarki, jak są odwrócone karty w środku. Karta multiple. O, tej mi brakowało. Brakowało mi właśnie tej jednej multiple z Chorwacji. Więc fajnie. Tu mamy jedenastkę i ikonę. Ikonę w sensie, no wiecie. Karta ikona, co nie? W FIFA 20 na przykład. Dobra, jedziemy. Wafelki jakieś otwieram. Sztywny ten papier.
od saszetek. Dobra, zobaczmy, co tu będzie. Mamy bonus. Jest bonus. O, pięknie. Finlandia. Tej karty chyba też nie mam, bo nie kojarzę. I co my tutaj mamy? Arnolda Schwarzeneggera i reprezentację, w sensie jedenastkę Walii. Zostały mi dwie saszetki i dwie limitki, więc przedostatnia limitka. Co do ten paluchy mi się takie brudne zrobiły. I kto to jest? Rui Patricio, jego też nie miałem, więc fajnie. Jak na razie wpadają mi limitki, których nie mam. Kubuś, nie ciśnij tak, bo zrobisz kubkę, chyba że już zrobił. Mertens, Stankowicz, Busquets, Lis i tutaj będą już trzy specjalne. Mehmedi, zobaczmy, tutaj na bonusie jest Finlandia. Logo, tutaj mamy Insigne. I tutaj jeszcze karta Power Up, którą chyba jej nie mam, bo nie kojarzę. No i dobra, ostatnia saszetka z Blaster Boxa, więc jak najbardziej się cieszę. Brakują mi trzy rarki, więc będę miał spore szanse, żeby z boxa wyciągnąć te trzy. Zobaczymy, jakie w ogóle wpadną. Tu był Reca, reprezentant Polski oczywiście. Tutaj mamy Bukareszt. I jeszcze ostatnia bazówka, Brabec. I tutaj mamy co? Mamy Wonderkid, czyli młodego gościa Republic of Ireland. No i dobra, i ostatnia limitka, jest to napastnik. Proszę bardzo, macie tutaj kodzik. Kubuś, pogadałbyś coś, a nie stękasz. I kto to jest? O, pięknie bardzo. Torgal. Oczywiście nie Torgal, tylko wiadomo, Hazard, młodszy brat Hazarda. Także fajnie, bo tej limitki też nie mam, więc trafiły mi się 6 limitek, nie, 2, 4, 5, 6 limitek trafiło mi się, których nie mam. Dwie rarki, jedną mam, jednej nie mam, więc jest fajnie. No i co? Możecie napisać w komentarzu, który produkowałem, bardziej się podobał, ale na pewno Blaster Box. Dobra, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Ja Was pozdrawiam serdecznie, widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia. Pożegnaj się, Kubuś, ładnie. Nie, nie powiesz nic. Dobra, to jeszcze musicie poczekać. Z 2 lata może. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.